Ja chciałem podzielić się świadectwem wypełnienia się tego, co rok temu Artur do mnie prorokował. Jakiś rok, może nawet półtorej roku temu Artur nagle zatrzymał się i powiedział do mnie tak: kupisz motor i będziesz jeździł na motorze. Będziesz miał czarną skórę i czerwone rękawiczki. Ja od razu to przyjąłem, no bo to w ogóle było coś, co ja rozumiałem i czego chciałem. Chodziło po prostu o to, że będę jeździł na motorze i głosił Ewangelię. Ja zawsze mnie denerwowało to, jak się musiałem przez wielkie korki samochodem przyciskać. I wiedziałem, że jak będę miał ten motor, to ten motor bardzo dużo mi pomoże. Już sobie plan wykreowałem w głowie, jak to będzie wyglądać, jak będę miał kolumnę do motoru przymocowaną i tak dalej. Jednak ja bardzo chciałem żeby to bardzo szybko sam zrealizować. Bardzo chciałem, żeby to było już jak najszybciej. No i zacząłem już planować w ogóle, jak ja to zrealizuję. Nie w tym się sprawa miała. Zacząłem myśleć, jaki tutaj motor kupić, zacząłem szukać w internecie informacji, zacząłem rozmyślać, jak odłożyć te pieniądze, żeby szybko już ten motor mieć. Nawet kupiłem sobie tą skórę bardzo szybko, bo ja już chciałem realizacji planu, jednak w pewnym momencie zatrzymałem się, bo pomyślałem sobie, przecież to nie o to chodzi. Odczułem takie wewnętrzną potrzebę zatrzymania się w tym temacie. I zatrzymałem się w tym temacie i zrozumiałem, że to nie ja mam za tym biegnąć, tylko to ma przyjść do mnie, to co było powiedziane. Powiedziałem tak: ojcze, dobra, ja się zatrzymuję i ja czekam na to, aż ja ten motor otrzymam od ciebie i po prostu będę czekał. I jakby złożyłem wiarę w tym, że ja dostanę ten motor i że nie będę się musiał starać ani kombinować samemu, jak na to zarobić. Mijały miesiące, ale ja o tym cały czas pamiętałem, bo dla mnie każde proroctwo jest bardzo ważne. Każde słowo, jakby ja nie zostawiam tego w tyle, jakby nie mówię: o, nie wykonało się, dobra, zostawmy to, może to nie było to. Nie. Biorę do siebie zawsze te rzeczy, które mówi do mnie Bóg. Mijały długie miesiące, nic się nie wydarzało, aż w końcu, po nie wiem, no, rok minął przynajmniej, było to może z 2 miesiące temu, pewna osoba od nas zadzwoniła i powiedziała, że chce mi dać pieniądze, bo takie ma wewnętrzne przekonanie i tyle. Ja od razu w tej sekundzie już wiedziałem, że to jest to, że to są te pieniądze i że to są te pieniądze na ten skuter i że to jest wypełnienie się właśnie tego, co Artur do mnie mówił wtedy. Bardzo się ucieszyłem. Dzisiaj te pieniądze dostałem i wykonało się, bo to się miało wykonać, bo ja to przyjąłem przez wiarę i nie odrzuciłem tego, tylko zaakceptowałem to w swoim sercu. Wiecie, mówię o tym dlatego też, raz, że to jest świadectwo wykonania się, a dwa, to spotykam się też z ludźmi, dla których często to, co mówi do nich Bóg przez człowieka, czy też bezpośrednio, jakby mają tendencję bagatelizowania tego, odrzucania tego. Często ludziom staje się to powszednie. Ja znałem człowieka, do którego było mówione, że będziesz głosił na stadionach, a jego reakcja była taka: no jak na stadionach? Srak, nie będziesz głosił w takim razie. Wiecie, chodzi o to i to się nigdy jemu w życiu nie zdarzyło. A ja wiem, że on miał to robić. Ja wiem, że on był do tego przeznaczony. Dlatego mówię to wam dlatego, żebyście po prostu nie lekceważyli, nie podchodzili tak miękko do wielu rzeczy, które mówi do was Bóg. Amen. Amen. Kto ma świat?